Na pustyni bardzo często mamy e, duże prędkości, i w tych dużych prędkościach odnajdujemy różne przeszkody, i wtedy musimy odpowiednio zahamować przed taką przeszkodą. Tutaj mamy właśnie taką jedną dziurę. E, technika jest taka: hamujemy z dwoma hamulcami bardzo zdecydowanie. Motocykl musimy utrzymywać w linii prostej, tak jak jechaliśmy, tak żeby on nam nie skantował, dlatego że później przejazd. Przez taką dziurę mógłby się skończyć tragicznie. Jak już wpadamy w nią, musimy dodać delikatnie gazu, żeby motocykl łagodnie wyprowadzić, żeby zawieszenie nam odciążyło i żeby ładnie przez nią przejechać.